Ciężko znaleźć jakieś słowo po takim meczu. Naprawdę zagraliśmy dobry mecz. Wiadomo, że Piast miał więcej sytuacji i był drużyną lepszą, ale mieliśmy taki plan, żeby jak najdłużej być w grze. Po pierwszej połowie wynik 2-1. Weszliśmy w drugą połowę, zremisowaliśmy 2-2 i wiadomo, czekaliśmy na swoją sytuację i tak naprawdę mieliśmy te dwie swoje kontry, gdzie mogliśmy strzelić bramki na 3-2. Ale tak jak cały mecz mieliśmy takiego farta szczęścia, to tak na tych 13 sekund przed końcem niestety straciliśmy tą bramkę. Wiadomo, chcieliśmy jeszcze spróbować jedną akcję na wycofanego, nie udało się. Chcę tylko podziękować chłopakom, bo zostawili naprawdę dużo zdrowia na boisku. Wszyscy teraz rozczarowani w szatni. Mam nadzieję, że po takim meczu nie będziemy załamani moralnie. Jak najszybciej odbudujemy się, bo naprawdę co mecz, od meczu do meczu już wyglądamy lepiej. Ta gra w obronie już tak, jak my sobie planujemy. I mam nadzieję, że następny mecz zagramy w takim samym stylu i wtedy punkty będą na naszym koncie. Tak dnešný zápas sme prehrali opäť o jeden gól. Myslím si, že sme boli dôstojným súperom Piastu. Opäť sme dostali gól v samom závere, 13 sekúnd do konca, čo extrémne zamrzí. Ale taký je šport. My sme ukázali, že dokážeme hrať s hociakým súperom. Dnes nás aj výborne hnali dopredu naši fanúšikovia, tak ako každý zápas. Chýbalo trošku šťastia, možno by sme si dneska zobrali bod, možno viac, ale ako som povedal, Piast ukázal svoju kvalitu, my sa nemáme za čo hanbiť. Musíme si rozobrať chyby, ktoré sme spravili v tom zápase a verím, že ich napravíme a do ďalších zápasov pôjdeme lepšie pripravení a s hlavou hore. Fizemos um jogo difícil. Nosso adversário conseguiu neutralizar as nossas principais jogadas de ataque, mas prevaleceu nossa força coletiva, nosso jogo individual e assumimos a liderança da competição. Agora é pensar no Torun, fazer uma semana boa de treinamento, parabenizar todos os atletas por tudo aquilo que fizeram nessa partida. I think we do very good game. We need to suffer for a win, but we know the quality for we met. We training every day, every week, because we know how we met play. And unfortunately, we lose one player because injury. And it's hard playing here because we met play very good. But we know our quality. We know what you need to do for win. And I need to say thank you for every my players because this is my team. This is work every day, every week. We need this, and I think this victory is very important for us, for our confidence, and for continue our object.